No nie, to nie jest to Trybunału, to taki wniosek stanowi. Trybunał stwierdzi to, co stwierdzi. To rzeczywiście w świetle tego rozstrzygnięcia to nie Trybunału budzi wątpliwości. Ja jestem ja w tym zakresie jestem purystą, jeżeli chodzi o interpretację. Nie można dokonywać tego rodzaju wykładni, bo to zawsze potem powoduje pewnego rodzaju problemy, żeby być sprawiedliwym. To nie jest, gdyby tak miało być zarzut tylko do tego Trybunału, tego można by wykładzi. Bo ja na przykład miałem ogromne zastrzeżenia do Trybunału poprzedniej kadencji, w innym składzie personalnym, ja się tym kilku daleko od tego sporu, który jest obecnie o skład Trybunału, kiedy na przykład Trybunał bardzo często, co mi się osobiście nie bardzo podoba, orzekał, że dane rozwiązanie jest niekonstytucyjne, ale jednocześnie, albo orzekał, że budzi wątpliwości konstytucyjne, ale akceptował dane przepisy, bo na przykład tutaj wychodził z troski o finanse budżetu państwa. To jest te słynne orzeczenie dotyczące na przykład OFE. No, to nie może być tak, że troska o finanse budżetu państwa skądinąd słuszna podważa inne wartości konstytucyjne, bo w ten sposób oczywiście wartości konstytucyjne się ścierają, nie mają czasu na dyskusję na ten temat, ale wydaje mi się, że taka argumentacja pozwala na daleko idące, dość swobodne wykładanie konstytucji, a my żyjemy w czasach, w których ta konstytucja wcale nie najgorsza, mówiąc otwarcie, nawet bardzo dobra, bym powiedział, wymaga jednak pewnej uczciwości w wykładzie. Jeśli chodzi o wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, do tej pory wybór na podstawie regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego był niezgodny z konstytucją, ale wybory dotychczasowych pierwszych prezesów są skuteczne. Tak jest. I tutaj postawmy kropkę, przejdźmy do drugiego orzeczenia. Ono z kolei odnosiło się do zaskarżonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, do trzech ustaw zaskarżonych przez RPO. Chodzi o ustawy z grudnia 2016 roku dotyczące Trybunału. Rzecznik pytał, czy są one zgodne z konstytucją. Chodziło o ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę z przepisami wprowadzającymi obie ustawy. Kolejny skomplikowany temat. Temat jest skomplikowany, ale zanim o tym powiemy, to tutaj trzeba powiedzieć bardzo jasno, że stała się rzecz w mojej ocenie zupełnie nieprawdopodobna, bo ja sobie nie potrafię tego wytłumaczyć, stosując najbardziej życzliwą wykładnię i najbardziej życzliwe podejście do aktorów dzisiejszego zdarzenia. Mianowicie w sprawie dotyczącej prawidłowości, bo de facto tego dotyczyła ta sprawa, wyboru tak zwanych sędziów dublerów, czyli sędziów, do których prawidłowość wyboru jest kwestionowana z uwagi na podnoszony z kwestionem powiedzenia słusznie argument, że ich miejsca są miejscami zajętymi i zostali wybrani w miejsca już obsadzone. Więc w sprawie to dotyczyła wyboru tych trzech sędziów, orzekali sędziowie dwaj, którzy są żywo zainteresowani rozstrzygnięciem tej sprawy, bo są właśnie tymi sędziami. A tu nie potrzeba znać przepisów prawa, które mówi jasno i wyraźnie, że sędzia, który ma rozstrzygnąć własne sprawy, powinien się natychmiast wyłączyć. I czego sędziowie zawsze przestrzegali. To po prostu jest kwestia pewnego takiego elementarnego poczucia odpowiedzialności, słuszności, no trochę chyba też przyzwoitości, że ja bym się osobiście czuł niezręcznie, mówiąc najdelikatniej, gdyby przyszło mi na oczach opinii publicznej deliberować o tym, co dotyczy mnie osobiście i mówić, że tak naprawdę no ja osobiście siebie oceniam fantastycznie, w związku z powyższym uważam, że wszystko, co mnie dotyczy, jest nienaganne i perfekcyjne. Niezależnie od tego, jaki mamy osobiście pogląd, to pewna właśnie uczciwość w życiu publicznym wymaga tego, żeby jeżeli dostrzegamy, dostrzegane są nasze sprawy, ktoś inny się ten temat powiedział. Więc to jest w ogóle pierwszy punkt wyjścia. Ja bym mógł na tym skończyć, dlatego że w momencie, kiedy dwóch sędziów tutaj orzeka we własnej sprawie, wprost we własnej, to już nie ma wątpliwości, to wszystko, co dalej zostało powiedziane i to jeszcze jeden z tych sędziów podejrza referenta w tej sprawie, to już naprawdę trudno jest założyć, że dalsze motywy będą przyjmowane w sposób niekwestionowany, bo to musi budzić wątpliwości. Natomiast to samo rozstrzygnięcie jest dosyć przewidywalne, że takie właśnie, a nie inne zapadło, ponieważ to Trybunał w tym składzie od początku miał takie, a nie inne stanowisko, począwszy od pani prezes, która dopuściła tych sędziów i te osoby, które były już zajęte do orzekania. No żal tylko bierze, że nie pozwolono orzekać tej sprawie osobom bezpośrednio zainteresowanym, bo proszę zwrócić uwagę, żeby już tak do końca powiedzieć uczciwie, że w Trybunale Konstytucyjnym jest całkiem już teraz sporo sędziów wybranych przez parlament tej kadencji, do których wyboru nie ma sporu, bo to są sędziowie, którzy po prostu wchodzili w kolejne miejsca opróżnione poprzez sędziów, którzy ustępowali w związku z upływem kadencji lub rezygnacji, bo taki też był jeden przypadek w Trybunale ostatnio. Więc naprawdę nie było takiej konieczności, że już nawet tym składem w jakiś sposób, w ten sposób, że ustalono ten skład i chciano, żeby to byli
sędziowie, ja nie wiem, czy tak chciano, no tak wyszło, że w większości przypadków byli tak samo jak w poprzedniej sprawie sędziowie ostatnio powołani. No więc jeżeli ten przypadek miałby dalej się pojawić, to naprawdę to nie musiał być przypadek, który się wyjaśnia do tych sędziów, którzy orzekają we własnej sprawie. To powiedzmy jeszcze, że Trybunał za zgodnie z konstytucją uznał między innymi zapis o włączeniu do orzekania trzech sędziów wybranych w roku 2015 roku, czego odmawiał ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński. Tutaj postawmy kropkę i porozmawiajmy o innych aspektach, bo sporo mówi się ostatnio o sądownictwie. Pewne zmiany są także wprowadzane. Wprawdzie dwie ustawy prezydent zawetował, tę dotyczącą Sądu Najwyższego i tę dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa, ale ustawa o ustroju sądów powszechnych weszła w życie i zaczął działać także na lodzie pilotażowo w trzech sądach w Polsce, w Warszawie, w Gliwicach i w Suwałkach. System losowego przydziału spraw w odczuciu to jest potrzebne rozwiązanie. Ja muszę powiedzieć jedno zdanie wstępu. Dosyć istotne moim zdaniem. O ile ja nie jestem zwolennikiem wielu zmian, które są obecnie wprowadzane, to nie odbiorę absolutnie zasadności i trafności takiemu oto stwierdzeniu powtarzanemu, że w ogóle reforma wymiaru sprawiedliwości jako taka jest potrzeba tego. Ja sobie życzył tej reformy jednak bardziej na poziomie systemowym, strukturalnym. To po pierwsze. Po drugie, wbrew, myślę, że sporej części komentatorów, także takich, którzy do tej pory wyrażają podobne do mojego stanowiska, czy ja wyrażam podobne do ich stanowiska. Ja na przykład, jeżeli chodzi o ustawę o ustroju sądów powszechnych, czy minister ma wpływ na wybór prezesów, sąd obecnie też funkcjonuje, zostało przez pana prezydenta podpisane. Ja dostrzegam w tym pewne zagrożenia, ale też nie mogę odmówić pewnej słuszności tej koncepcji, że w pewnym zakresie minister, który jest politycznie rozliczany z funkcjonowania sądów, chce mieć wpływ na to, jak sprawny sędzia zarządza sądem. Dzięki jest pies pogrzebany. W polskiej kulturze politycznej, i to dotyczy wszystkich opcji, i obecnie przedni, i uważam się przyszłym również, niestety. Ryzykowne są takie rozwiązania, ponieważ my cały czas mamy jeszcze ten kłopot, że politycy wyzbyli się pewnej myśli, chęci, bo ona się pojawia, to widać na wypowiedziach publicznych, ingerowania w funkcjonowanie sprawiedliwości, czyli mnie nie chodzi o samo rozwiązanie, które mogą być akceptowane, tylko ono wpada na grunt, który jest niebezpieczny, bo jeszcze nasza kultura polityczna nie dojrzała, mi się wydaje, do takich rozwiązań, bo to jednak daje pewne narzędzie ministrowi i teraz to wszystko jest tak naprawdę w rękach danej osoby, która tą funkcję pełni, ale chcę być dobrze zrozumiany. Nie krytykuję w całości tych rozwiązań, bo dostrzegam pewną racjonalność z jednak z ogromnymi zagrożeniami. Natomiast no, jeżeli chodzi o te ustawy, które są teraz negocjowane, te, które nie weszły w życie, bo zostały zawetowane i teraz są negocjowane, to one te projekty, które myśmy zobaczyli, które pan prezydent skierował do Sejmu, te projekty, mówiąc szczerze, co do zasady, co do meritum, nie różnią się wcale tak wiele od tych projektów, które zostały zawetowane, poza jednym rozwiązaniem, że obecnie ta szala decyzyjności przechyla się na korzyść pana prezydenta w tych projektach, które złożono. Ale dla mnie z perspektywy obserwatora wymiaru sprawiedliwości, osoby, która no, ma ten zaszczyt czasami brać udział w różnych rozprawach jako osoba reprezentująca interesy klientów, nie jest istotne tak naprawdę, który z polityków będzie miał decydujący wpływ na to, kto pozostanie sędzią Sądu Najwyższego, a kto nie. Tylko dla mnie niepokojące jest to, że w ogóle polityk będzie rozstrzygał o tym, czy dana osoba, dany sędzia może dalej pełnić funkcję, czy też nie. Owszem, te ustawy, które projektowane są przez pana prezydenta, są trochę subtelniejsze. Nie przewidują takiego, przepraszam za cudzysłów, czyszczenia do zera. Jak mówi jakiś poseł Szorokali, takiej polityki agrarne do ziemi. A owszem, tego nie ma, no ale efekt jest bardzo podobny tego, że sytuacja, w której obniża się wiek emerytalny sędziom, czy wiek stan spoczynku, w której tak naprawdę wszystko zależy od dyspozycji pana prezydenta, który może się zgodzić lub nie na dalsze pełnienie funkcji, to już samo w sobie jest moim zdaniem wysoce nietrafionym, bo to daje sędziego. I nawet jeżeli on wewnętrznie jest niezależny, to odtwarza wrażenie, że oddaje swoją suwerenność pod auspicję pana prezydenta, a liczy się jego odpływ zewnętrzny, bo ja jako osoba, która na przykład przychodzi z Sądu Najwyższego, mogę wierzyć, że sędzia jest niezależny w duchu, ale chcę też mieć tego przekonanie, że ten obraz zewnętrzny mnie do tego stwierdzenia uprawnia. Ten obraz zewnętrzny będzie mnie uprawniał do zupełnie innego stwierdzenia. Więc ja do tych rozwiązań mam pewne wątpliwości cały czas. Co do tego już nie mówiłem. I jeszcze jedna rzecz, dosyć istotna. Ja już to dzisiaj zasygnalizowałem. Ja obserwuję z pewnym niepokojem, to już tylko obywatel, już nie chodzi o prawnika, tylko jako obywatela. Ja obserwuję z pewnym niepokojem sytuację, z którą się teraz zmierzamy, to znaczy decyduje się o rzeczach fundamentalnych dla funkcjonowania państwa. No to się nie decyduje o losie jednego czy drugiego sądu, chociaż to jest ważne w lokalnej społeczności. Kiedy mówimy o funkcjonowaniu Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, czyli dwóch takich instytucji, które mają w sposób
do niepomiernych kształtować funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. My wiemy o tym, że to są negocjowane jakieś poprawki, ale my nie mamy jako opinia publiczna żadnego pojęcia, w którym kierunku te zmiany idą. Ja mam taką kupę, bo panie redaktor mnie pyta słusznie skądinąd, co ja sądzę o tym projekcie, a ja panu odpowiem, że nawet nie mam bladego pojęcia, czy ten projekt zaproponowanej wersji dalej jest obowiązujący, bo my słyszymy z ust przedstawicieli osób, które się tym zajmują, że ten projekt jest cały czas ucierany, więc jest pytanie otwarte, co nam na koniec z tego wyjdzie. Ale też dlatego właśnie ten temat zostawmy, bo rzeczywiście czekamy cały czas na szczegóły, nie wiadomo, jaki będzie efekt wprowadzonych od jakiegoś już czasu konsultacji. Ja tylko powiem jedną rzecz, że losowe, bo to poproszę, to zapytał, sam pomysł losowego przydziału spraw nie jest pomysłem złym, mówię szczerze, być może nawet utnie niepotrzebne spory, jak to się stało, że dany sędzia osoby do tego sprawy. Ja nie dostrzegałem do tej pory jakiś większy kłopotów i sport do tego, że ten sędzia, a nie inny rozpoznaje daną sprawę, ale jeżeli są osoby, które mają problem i obawy, ja nie mogę zrozumieć. Ten system losowy będzie wychodził naprzeciw i ja osobiście nie mam nic przeciwko temu systemowi losowemu, pod jednym wszakże warunkiem, że ten system komputerowy, który ma losować, będzie skonstruowany sprawnie. To jest, jakkolwiek to brzmi prosto, to po prostu nie jest takie łatwe do wykonania, bo musi ten system w jakiś sposób uwzględniać sytuacje, w których a, sędzia jest chory, b, trzeba go wyłączyć z orzekania, ponieważ na przykład dostał jedną sprawę tak ogromną, że właściwie innych nie udźwignie. No prosty przykład, bo ktoś może zapytać, ale jaka to? Ano bardzo proszę, służę przykładem. Pani sędzia, która prowadzi sprawę Amber Gold w Gdańsku. Ogromną sprawę, chyba większej wymiar sprawiedliwości tego nie widział. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jej teraz przydzielać według kolejności wyłączy losowo kolejne duże sprawy na przykład przestępczych, bo to będzie znaczyło tylko tyle, że któraś z tych spraw będzie leżała bardzo długo na półce, bo siłą rzeczy ona nie da rady tego poprowadzić. To jest tylko jeden z przykładów, jakie mogę pokazywać, ale gdzie jest problem? Ano w tym, że to by oznaczało, że trzeba w tym systemu móc wprowadzić modyfikacje, a możliwość wprowadzenia modyfikacji pozostaje pod znakiem zapytania, czy to dalej jest komputerowe losowanie, czy też jednak już czynnik ludzki zaczyna mieć decydujący wpływ na to, jakie te wyniki losowania będą. To są, to wszystko ładnie brzmi, jak się o tym opowiada, natomiast pytanie jest o praktykę, bo jeżeli się nagle okaże, że ktoś musi usiąść i pisać skomplikowany algorytm dzień po dniu, zmieniając zwolnienia chorobowe, jakieś przeniesienia, bo są przez delegacje do sprawiedliwości i tak dalej, no to wcale nie jestem przekonany, czy to rozwiązanie będzie rozwiązaniem aż tak dobrym, ale żeby było jasne. Co do zasady losowego sposobu przydziału spraw, trudno sposób nie krytykuje, nie widzę w tym nic dobrego. Wierzę, że system nie będzie aż tak prosty i że jednak to jest dość skomplikowany algorytm, który bierze pod uwagę różnego rodzaju sytuacje, chociażby losowo, o których pan mówi, no bo ten system ma między innymi zadbać o równomierne obciążenie sędziów obowiązkami w sądzie. O tym mówi między innymi minister sprawiedliwości. No tak, tylko że skądinąd to słuszne i trafne, tylko że żeby zadbał o te równomierne obciążenie, to ktoś musi to ręcznie wprowadzać. Proszę nie mieć złudzeń. Sprawa sprawie nierówna. W statystyce to jest literka i cyferka, natomiast wadze sprawy zupełnie to inaczej wygląda. Mówiąc krótko, sędzia Wydziału Karnego może dostać prostą sprawę o kradzież, gdzie sprawca przyznaje się i prosi o dobrowolne poddanie się karze i to jest numer statystyczny, gdzie wytrwa się jedno posiedzenie i sprawa jest rozsądzona, a może dostać także sprawę, gdzie będzie kilkunastu oskarżonych, żaden się nie przyznaje, świadków trzeba długo szukać, dokumenty są niepełne, trzeba będzie tego procesu gromadzić, czyli proces na lata. I to też jest jedna cyferka w repertorium. I teraz ja się pytam, czy ten system to zobaczy? Bo on przydzieli po kolei. Teraz może być tak, że równomiernie obaj sędziowie mają po jednej sprawie, ale czy na pewno obaj są równomiernie obciążeni, to ja wątpię. Czy system zaczął działać pilotażowo w trzech sądach w Polsce, od przyszłego roku ma działać w całym kraju. O zmianach w polskim sądownictwie na antenie Polskiego Radia 24 mówił dr Łukasz Chojak, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję bardzo. To Polskie Radio 24, zbliża się północ. Oraz śpiewając pieśni Bogu Rodzice. Czas na najważniejsze informacje. Dobry wieczór. Bez zgody na kompromisy, wszystkie niedziele w miesiącu wolne od pracy. Tak w skrócie brzmi stanowisko Komisji Krajowej NSZZ Solidarności w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. W związku z tym dwa dni przed obradami na temat projektu ustawy w parlamentarnych komisjach przyjęli stanowisko w sprawie proponowanych zmian. Na razie PiS zaproponowało dwie niedziele w miesiącu bez zakazu handlu. Takie rozwiązanie zostało wpisane do projektu ustawy, który w czwartek trafi pod obrady Komisji Sejmowej. Polityki Społecznej. Propozycja zaskoczyła związkowców, przyznaje Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. W naszej ocenie kompromituje
Prawo i Sprawiedliwość, które po pierwsze w kampanii wyborczej zapowiadało oddanie niedzieli pracownikom, a po drugie parę lat wcześniej jako partia opozycyjna złożyła swój własny poselski projekt, który przewidywał wszystkie niedziele. Krajowa Komisja NCC Solidarności w swoim stanowisku podkreśla, że nie ma zgody na kompromisowe rozwiązania w sprawie wolnych niedziel. Jeżeli dzisiaj słyszymy o jakichś dwóch, czasami trzech niedzielach lub jakichś innych rozwiązaniach, to w naszej ocenie nie jest to żaden kompromis, to jest kompromitacja i Solidarność zrobiła wszystko, co do niej należało. Napisaliśmy projekt, zebraliśmy podpisy, doprowadziliśmy do pierwszego czytania. Teraz wszystkie ruchy są po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Niech Prawo i Sprawiedliwość się z tego tłumaczy ze swojej decyzji. Ograniczenie według projektu ma dotyczyć sklepów, stoisk, straganów, domów towarowych i wysyłkowych oraz sklepów internetowych, a także hurtowni, z wyjątkiem hurtowni farmaceutycznych. Lista wyłączeń od zakazu obejmuje 24 rodzaje placówek handlowych. To m.in. stacje paliw, aptyki, kwiaciarnie, sklepy na dworcach, lotniskach i w szpitalach. Wszyscy czterej muzycy polskiego zespołu death metalowego Decapitated zaprzeczyli przed amerykańskim sądem postawionym im zarzutom uprowadzenia i zgwałcenia kobiety. To zdarzenie miało dojść po koncercie w ich autobusie 31 sierpnia. Sędzia wyznaczyła początek procesu w tej sprawie na 18 grudnia, zaznaczając jednocześnie, że zapewne się on opóźni. Polscy muzycy zostali aresztowani we wrześniu w Los Angeles, a w następnym miesiącu przekazano ich wymiarowi sprawiedliwości stanu Waszyngton. Panel dyscyplinarny nie wydał decyzji w sprawie mistrza olimpijskiego z Londynu sztangisty Adriana Zielińskiego w styczniu w związku z wykryciem nandrolonu w organizmie Zielińskiego w lipcu 2016 roku. Ukarano go 4-letnią dyskwalifikacją. Zieliński od początku bronił się, że nieświadomie przyjął niedozwoloną substancję. Kilka tygodni temu przedstawił w internecie badanie paleograficzne, które potwierdzało jego tezę. Wczoraj przekazał dokumentację z badania komisji podczas panelu. Jeszcze nie ma decyzji, dopiero na następne posiedzenie, z racji tego, że pragną przesłuchać jeszcze dwóch świadków. Sprawa będzie w listopadzie, w najbliższym możliwym terminie. Maksymalnie liczę na 2 lata po prostu, no nie ukrywam tego. Z racji tego, że zrobiłem już wszystko, żeby przedstawić wszystkim, że substancja znalazła się w moim organizmie w sposób nieświadomy. Michał Rynkowski, pełniący obowiązki dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej, odniósł się do złożonych przez Zielińskiego dokumentów. Z punktu widzenia Polskiej Agencji Antydopingowej, nie mówię tutaj o stanowisku panelu dyscyplinarnego drugiej instancji, jest to dowód, który nie jest przesądzający o winie lub braku winy zawodnika. Jest to dowód wzmacniający w pewnym względzie zeznania zawodnika, ale nie przesądza o jego niewinności w opinii Polskiej Agencji Antydopingowej. Kolejny panel dyscyplinarny w tej sprawie ma się odbyć w listopadzie. Przenosimy się za granicę. Walka z terroryzmem i stosunki handlowe w dziedzinie wojskowej zdominowały rozmowy w Paryżu prezydentów Egiptu i Francji, Abdel Fattah el-Sisiego i Emmanuela Macrona. Wizyta egipskiego prezydenta spotkała się z protestami francuskiego obrońcy praw człowieka, Marek Brzeziński. Jeszcze przed przylotem prezydenta Egiptu do Francji w Paryżu manifestowali obrońcy praw człowieka, domagający się od Emmanuela Macrona, by poruszył problem łamania praw człowieka przez władze w Kairze. Bezpodstawne aresztowanie i stosowanie tortur, Emmanuel Macron powiedział. Oczywiście wyraziliśmy chęć wspólnej walki z państwem islamskim, Al-Kaidą i wszystkimi ruchami terrorystycznymi, by nie dopuścić do ich zjednoczenia się. Obydwie strony zapowiedziały współpracę w walce z terroryzmem islamskim. W Paryżu podkreśla się, że Emmanuel Macron dba o dobre stosunki z Al-Sisim. Bo od 2015 roku Egipt zawarł z Francją bardzo korzystne dla niej kontrakty na kupno 24 samolotów bojowych typu Rafale, fregaty, dwóch helikopterowców klasy Mistral i rakiet w sumie na 6 miliardów euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Powtórka programu.
informacyjny Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam. Rozpoczynamy wieczorne wydanie magazynu Północ Południe. Komisja sejmowa do sprawy Amber Gold po raz kolejny przesłuchała twórcę piramidy finansowej Marcina P. Za sprzedanie za euro, tak było żadne pozyskanie. Zapis o wyłączeniu do orzekania sędziów po włączeniu do orzekania sędziów Uszyńskiego, Ciocha i Polackiego wybranych w grudniu 2015 roku zgodnie z konstytucją. Między innymi w tej sprawie orzekał dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Premier Szydło zapowiada zmiany w rządzie. Najpierw pani premier musi przedstawić swoje wnioski z funkcjonowania rządu po 2 latach i wtedy ewentualnie nastąpią zmiany. 9,9% Na pierwszy plan wysunęła się kwestia sprzedaży linii lotniczych OLT. German Marcin P. kupił je za 2 miliony euro z pieniędzy wpłaconych przez klientów Amber Gold, a potem zgodził się na oddanie kolejnemu właścicielowi za przysłowiową złotówkę. Nie mogła się tego wydziwić Małgorzata Wasserman z PiS. Jakie było uzasadnienie ekonomiczne takiej transakcji? Za sprzedaż za 1 euro? Tak było żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Ja to stanowisko wyrażam od 2012 roku, od momentu, kiedy dowiedziałam się o sprzedaży za 1 euro. Proszę pana, to dlaczego pan wyraził, podpisał tę pełnomocną sprzedaż tak szerokie dla pana Kleina za nie mniej niż 1 euro? Takie pełnomocnictwa z reguły były podpisywane u nas w spółce i tak każda umowa musiała być najpierw przeze mnie zaakceptowana. Ja nie widziałem tej umowy do akceptacji. Pana podpisując mu to pełne mocnictwo, zakładał pan, że pan nie musi tej umowy już więcej widzieć. Proszę pani przewodnicząca, to jest mój błąd. Ważnym wątkiem przesłuchania była także propozycja przewozu VIP-ów przez OLT Express. Marcin P. przyznał, że były do tego pierwsze przymiarki. Czy były plany, aby pan czy OLT rozpoczęło przewóz osób, które mogą korzystać w ramach Kancelarii Sejmu czy Senatu bądź Kancelarii Prezydenta? Tak, był taki plan. Proszę powiedzieć, kiedy powstał pomysł, że moglibyście państwo wozić posłów i senatorów? Musiało być to zaraz na samym początku, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czy to była inicjatywa z grupy spółek ALT, czy też z tą propozycją zwróciło się do was ktoś z kancelarii? Zapytanie przychodziło od różnych podmiotów. Na pewno przyszło z Komendy Głównej Policji, bo tam było rozważana kwestia możliwości nawet wynajmowania samolotu do transportu osób osadzonych z innego kraju w ramach ekstradycji. Być może się Kancelaria Sejmu do nas zwracała o to, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć. Taka współpraca z najważniejszymi osobami w państwie z pewnością uwiarygodniłaby działalność OLT i Amber Gold, podobnie jak współpraca z gdańskim ratuszem i z twórcami filmu Lech Wałęsie. Było nawet rozważane w pewnym momencie, ale ona w fali, jak dobrze pamiętam, przylatywała do Polski w celu przeprowadzenia wywiadu z Lechem Wałęsą i padła też taka rozmowa, a może byśmy zrobili, że ona samolotem OLT przylatuje. No i nikt nie pomyślał, na sam początku dobry pomysł, ale nikt nie pomyślał, że w latach 80. OLT nie latało do Polski. Tak. Pomysł nie został zrealizowany, ale Amber Gold mimo to korzystała na prowadzonej z rozmachem akcji promocyjnej opartej m.in. na sponsoringu. Po upadku parabanku Marcin P. znalazł się na celowniku służb, które jednak nie chciały skorzystać z jego zeznań w charakterze świadka koronnego. Zostałem traktowany jak wariat i później jeszcze przyjechał do mnie funkcjonariusz ABW, który mnie przesłuchał w sprawie pana Kolitkowskiego, który stwierdził, bo zaczęliśmy rozmowę na temat komisji śledczej, która tam w tym momencie miała powstać. Ja mówię, dobrze, może, żeby powstała. On stwierdził, że ta komisja nigdy nie powstanie. A dlaczego nie powstanie? No bo nie ma takiej woli politycznej, żeby powstała. Tak to zostało powiedziane i było to aresztę śledczą w Gdańsku jeszcze przed moim przeniesieniem do Łodzi powiedział to pan Artur Mikołajczyk, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Gdańsku. Mogę imię mylić. Marcin P. przyznał, że ani ABW, ani prokuratura nie wykazały się w jego sprawie należytą starannością. Marcin P. przyznał to po pytaniu Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz 15. Czy świadek miał zapewnioną mitykalę, wręcz ochronę ze strony organów podatkowych, to jest konkretnych urzędników skarbowych, pozwalających na zupełne ignorowanie obowiązujących przepisów podatkowych, karno-skarbowych oraz spenalizowanych w kodeksie karnym. W tamtym momencie nic na ten temat nie było wiadomo, patrząc z perspektywy czasu, mogą stwierdzić, że faktycznie taki parasol był, ale ja o jego istnieniu w ogóle nic nie wiedziałem. Nie wykluczone, że Marcin P. ponownie stanie przed komisją śledczą. Relacjonował Krajowy Sążnik. Będą zmiany w składzie osobowym rządu w ciągu najbliższych 12 dni. Poinformuję o decyzjach, które podjęłam, zapowiada premier Beata Szydło.
Pani Helena spekulacje na temat swojej dymisji. Któryś z członków Rady Ministrów może odejść i który może zostać powołany na jego miejsce. Dlatego apeluje o powściągliwość przy komentowaniu tej sprawy, ale parlamentarna opozycja nie odpuszcza i chętnie spekuluje. Głos o tym przysługuje się reporter Polskiego Radia 24 Michał Walczyk. Nikt nie jest przywiązany do stanowisk. Zastrzega szefowa rządu, zapowiadając personalne przemeblowanie w swoim gabinecie. Choć premier Beata Szydło nie podała ani jednego nazwiska, ruszyła polityczna giełda zmian. Wśród mających zostać zdymisjonowanymi opozycja wymienia m.in. ministra zdrowia, szefa dyplomacji czy rolnictwa. Katarzyna Lubnauer, szefowa klubu Nowoczesna. Sport na midzie ostatnio, więc być może to nie jest zasługa ministra, ale być może pozwoli mu to ocalić głowę. Cała reszta jest beznadziejna i wymaga całkowitej wymiany, ale największe szanse mają na wymienienie ci, co mają najmniejsze poparcie społeczne, połączone z poparciem wewnątrz swojego obozu. Paszczykowski, Jurgiel, zapewne można mówić o Radziwile. Nieco bardziej ostrożny w typowaniu zmian jest klub Kukiz 15. Do dobrej pracy wszystkich ministrów zachęca poseł Piotr Apel. My żadnych konkretnych nazwisk nie postulujemy. Postulujemy tylko konkretne cechy, które byśmy chcieli, żeby dane ministry wymienić. Teraz wymienianie po kolei poszczególnych ministrów i przywar, myślę, że mija się z celem. Ważniejsze jest, żeby jeżeli ktoś do tej pory tego nie robi, to zaczął przynajmniej rozmawiać i szukać dobrych rozwiązań dla obywateli. Jako główną przyczynę zmian w składzie Rady Ministrów Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej wymienia m.in. przedłużający się konflikt w sprawie reformy sądownictwa. Konflikt między prezesem a prezydentem, między Ziobro a prezydentem, między Macierewiczem a prezydentem. Nie mówię już o pewnych niechęciach między poszczególnymi ministrami, tych też jest sporo. Wiceprzewodniczący klubu PiS Tadeusz Cymański zakłada różne scenariusze zmian personalnych w rządzie i jednocześnie podkreśla, że niektóre aspekty pracy Rady Ministrów wymagają zmian. Nie och i ach, ale mamy podstawy do dojrzałej, spokojnej satysfakcji. Mankamenty są, to jest potrzeba ogromnych zmian i wysiłków w dziedzinie służby zdrowia. Reforma sądownictwa, która wywołana w tej chwili sporem, to jest to, żeby unikać najważniejsze wojny w rodzinie. Decyzję o zmianach szefowa rządu ma ogłosić za kilkanaście dni. Podejmuje je z kierownictwem PiS, zaznacza poseł tego ugrupowania Wojciech Szarama. Najpierw pani premier musi przedstawić swoje wnioski z funkcjonowania rządu po 2 latach. Być może, że niektórzy ministrowie zostaną poproszeni o ustosunkowanie się do tej opinii. A potem będą opinie Komitetu Politycznego, przede wszystkim prezesa partii i wtedy ewentualnie nastąpią zmiany. Jutro mijają 2 lata od wyborów parlamentarnych, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. A do tego tematu wrócimy przed godziną 22. Tymczasem temat zmieniamy. Zasady wyłaniania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powinna określać ustawa o Sądzie Najwyższym, a nie wewnętrzny regulamin Sądu Najwyższego, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał rozpatrzył wniosek złożony przez grupę parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazali na możliwą niezgodność z konstytucją regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego, na podstawie którego Sąd Najwyższy wybiera kandydatów na pierwszego prezesa i następnie przedstawia ich prezydentowi. Zdaniem wnioskodawców konstytucję narusza fakt, że zasady wyboru kandydatów na pierwszego prezesa określa regulamin, podczas gdy ich zdaniem powinno to być określone ustawowo. Do tej interpretacji przychylił się dziś Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie Trybunał nie zakwestionował aktu powołania obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, jak uzasadniał wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Mariusz Muszyński. Powołanie przez prezydenta pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest skuteczne. Na skuteczność powołania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoby pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie mogą wpływać ani wady prawne przepisów obowiązujących na poziomie konstytucyjnym dotyczących wyboru kandydatów przedstawianych prezydentowi, ani błędy popełnione przez organ dokonujący wyłonienia tych kandydatów. Tę ocenę wzmacnia też to, że sam akt właściwego powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie jest tylko oparty bezpośrednio na przepisach konstytucji, ale jest też prerogatywą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenie jest ostateczne. To nie jedyna sprawa, którą zajmował się dziś Sąd Konstytucyjny. Orzekł, że zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich 3 ustawy z 13 grudnia 2016 roku dotyczące Trybunału są zgodne z Konstytucją. Chodzi o ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę z przepisami wprowadzającymi obie ustawy.
Trybunał za zgodny z konstytucją uznał m.in. zapis o włączeniu do orzekania trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 roku, czego odmawiał ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński. Chodzi o wybranych przez Sejm oraz zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę sędziów TK Mariusza Muszyńskiego, Henryka Ciocha i zmarłego w lipcu Lecha Morawskiego. RPO argumentował, że osoby te, tu cytat, zostały zaprzysiężone na zajęte już miejsca. Koniec cytatu. Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionował też przyznanie prezydentowi RP prawa inicjowania na wniosek prokuratora generalnego i po zasięgnięciu opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK. Adam Bodnar zaskarżył też przepis niepozwalający na publikację niedrukowanych wcześniej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego podjętych, kolejny cytat, z naruszeniem przepisów ustawy i dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. Trybunał uznał za zgodne z konstytucją cztery najważniejsze punkty skargi Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeden wątek został umorzony, o uznanie przepisów tych ustaw w części za zgodne z konstytucją, a w części o umorzenie sprawy wnieśli prokurator generalny oraz Sejm. Głos odrębny zgłosił sędzia Leon Kieres. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczne. Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego. Projekt przewiduje m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym oraz nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych. Jak podkreślał na naszej antenie Maciej Wąsik, nowe prawo będzie jeszcze skuteczniej przeciwdziałać korupcji. Jawność życia publicznego jest elementem, który sprzyja zwalczaniu zjawiska korupcji. Każdy, kto ma do wydania pieniądze publiczne, będzie musiał się dwa razy zastanowić, bo jego wydanie w zasadzie każdy będzie mógł być oceniony przez opinię publiczną. My będziemy dążyć do tego tą ustawą, żeby opinia publiczna wiedziała, w jaki sposób instytucje publiczne wydają pieniądze. I do tego, żeby CBA mogło analizować sobie regularnie umowy spółek Skarbu Państwa. CBA będzie regularnie zasilany w tą wiedzę. Każdy menadżer w spółce będzie musiał mieć jakąś świadomość, że CBA spojrzy na każdą umowę, którą podpisze. Szczegóły nowych rozwiązań przedstawił wczoraj minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Zapowiedział, że ustawa, która ma obowiązywać już od nowego roku, będzie zawierać obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w sektorze publicznym 20, oraz w średnich 0, i większych firmach. Ma 0, też m.in. wprowadzić 0, do polskiego prawa pojęcie sygnalisty, czyli osoby informującej o nieprawidłowościach, która będzie 13, chroniona 20, z mocy ustawy. 11, 20, na polskiej czarnej skrzynce ATM 25, zarejestrowano reakcję czujnika na gwałtowny wzrost 11, ciepła, co może wskazywać 13, na eksplozję 20, samolotu. 0, parametrami 0, lotu zarejestrowanymi 0, na skrzynce 0, bardzo 0, interesowali się 0, Rosjanie i to oni zasugerowali komisji Millera, by usunąć z niej części zapisu. Informuje o tym Gazeta Polska, zapowiadając artykuł, który ukaże się w jutrzejszym wydaniu tygodnika. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podczas zjazdu szefów klubów Gazety Polskiej w Spale 14 października przypomniał wnioski działającej przy MON podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej zawarte w raporcie z kwietnia bieżącego roku. Dobre dane płyną z rynku pracy. We wrześniu stopa bezrobocia wyniosła 6,8%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wrzesień był kolejnym miesiącem, w którym spadło bezrobocie. W czerwcu i lipcu wyniosło 7,1%, a w sierpniu spadło do 7%. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 6,9%. Podobnie uważali eksperci. Dlatego główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że opublikowane dane są zaskoczeniem. Jednocześnie zwraca jednak uwagę, że na rynku pracy są jeszcze rezerwy. Jeżeli jest tak duże zapotrzebowanie na pracowników, to stopa bezrobocia powinna nam spadać szybciej, bo jednak ponad milion osób cały czas jest do zagospodarowania. Na to, że dane są lepsze od prognoz, zwraca także uwagę profesor Jacek Męcina, doradca Konfederacji Lewiata. Szacunki resortu pracy mówiło, że tymczasem mamy 6,8%. Pokazuje, że gospodarka cały czas zgłasza zapotrzebowanie.
zdecydowanie na zatrudnienie. Brak rynku do pracy martwi pracodawców, ogranicza też skłonność przedsiębiorców do inwestowania. Jednak dobra sytuacja na rynku pracy ma też pozytywny wpływ na gospodarkę, bo sprzyja konsumpcji, mówi Monika Kurdek. Taka sytuacja na rynku pracy, czyli poszukiwanie na dużą skalę przez pracodawców pracowników, wymusza również podwyżki płac, a więc wyższe płace oczywiście sprzyjają konsumpcji, ta konsumpcja rośnie, ale rzeczywiście rosnące płace przekładają się na konsumpcję. Jest jeden minus takiej sytuacji, to znaczy zbyt szybko rosnące płace w dalszej kolejności mogą przełożyć nam się na szybszą inflację. Komentarze ekspertów zebrał Arkadiusz Augustyniak. Polskie Radio 24. Północ, południe. Od początku staliśmy na stanowisku, że pracownicy powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie za tę samą pracę w tym samym miejscu, powiedziała komisarz do spraw zatrudnienia Marianne Thyssen, odnosząc się do uzgodnionego wczoraj przez większość unijnych krajów i przy wyraźnym sprzeciwie Polski stanowiska w sprawie pracowników delegowanych. Po spotkaniu w tej sprawie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska tłumaczyła, że ostateczna wersja porozumienia nie odpowiadała oczekiwaniom Polski. Negocjacje trudne, punktem wyjścia dla nas i przyjęcia i zaakceptowania kompromisu były te zmiany, które dotyczyły transportu międzynarodowego. Niestety nie udało się osiągnąć postępu. Polska, która ma jedną z największych flot transportowych w Unii, nie chciałaby zaostrzone wymogi dotyczące pracowników delegowanych odnosiły się bezpośrednio do transportu. Jednak w przyjętym kompromisie nie ma jednoznacznych zapisów wyłączających transport międzynarodowy z dyrektywy o delegowaniu pracowników. Ponadto wbrew stanowisku Polski ustalono na 12 miesięcy okres wysyłania osób do pracy za granicę z możliwością przedłużenia o pół roku. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że korzystne są natomiast zapisy dotyczące wejścia w życie uzgodnionych zmian. Zaakceptowano 4-letni okres przejściowy. Jest to stosunkowo długi okres, który pozwoli przedsiębiorcom i da im czas na to, żeby mogli zapoznać się z tymi przepisami, je stosować. Te nowe rozwiązania. Nasze wyjściowe negocjacyjne stanowisko odnosiło się do 5-letniego okresu przejściowego. Uzgodnione stanowisko unijnych krajów nie kończy pracy nad zmianami w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Teraz swoje stanowisko musi jeszcze przyjąć Parlament Europejski. Ostateczny kształt przepisów zależeć będzie od wyniku negocjacji przedstawicieli unijnych rządów i europosłów. Prezydenci Finlandii i Polski deklarują dalsze wysiłki w walce ze zmianami klimatycznymi. Sprawa była jednym z tematów rozmowy obu polityków w Helsinkach. To właśnie Finlandia jest jednym z najbardziej zaangażowanych w ochronę środowiska państw w Europie. Z Helsinek wysłannik Polskiej Radia Wojciech Cegielski. Globalne ocieplenie to niebezpieczeństwo dla całej planety, tak mówił prezydent Finlandii Sauli Niinistö po rozmowach z Andrzejem Dudą. Jak mówił, niekompletne spalanie paliw kopalnych to jeden z powodów podnoszenia się temperatury Ziemi, co może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy. Finlandia przewodniczy teraz Radzie Arktycznej. Uważamy, że z punktu widzenia całego świata jest niezwykle ważne, by powstrzymać czarny węgiel, bo to on roztapia lód w Arktyce. Jeśli bowiem stracimy Arktykę, stracimy planetę. Z kolei Andrzej Duda przypomniał, że w przyszłym roku Polska będzie gospodarzem dorocznego spotkania klimatycznego ONZ. Wspominałem w tym kontekście o zbliżającej się w przyszłym roku konferencji COP24, która będzie w Polsce w Katowicach. Niezwykle zależy nam na rozwinięciu innowacyjnej gospodarki, także z punktu widzenia czystych technologii wykorzystania węgla. Technologia czystego węgla pozwala na uzyskanie energii, ale równocześnie ogranicza zanieczyszczenie środowiska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Helsinki. O nowoczesnych, bezpiecznych dla środowiska technologiach rozmawiali też w Helsinkach przedstawiciele polskich i fińskich startupów. Imigracja nie ma nic wspólnego z terroryzmem, powiedział szef włoskiej dyplomacji Angelino Alfano, przewodniczący konferencji OBWE, która odbywa się w Palermo na Sycylii. Minister oświadczył, że budowanie murów zwiększa bezpieczeństwo. Minister Alfano pod koniec pierwszego dnia obrad z udziałem delegacji z 64 krajów podkreślił, że zamachy w Europie są dziełem obywateli państw europejskich, a nie migrantów. Zwrócił uwagę na zagrożenie ze strony wracających do Europy bojowników tzw. państwa islamskiego. Wskazał, że problemu migracji nie można rozwiązać bez państw północnoafrykańskich, których przedstawiciele zostali zaproszeni do Palermo. Mówiąc o sposobach rozwiązania problemu, powiedział: stworzenie obozów dla uchodźców w Libii, z których byliby relokowani do innych krajów.
wyjaśnił, że chodzi o powstające już obozy pod auspicjami ONZ-u. Podkreślił, że dobrowolnemu przyjmowaniu uchodźców z Libii przez kraje całego świata powinny towarzyszyć programy repatriacyjne dla migrantów ekonomicznych. Z konferencji OBWE w Palermo Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W spotkaniu bierze też udział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Podkreślił on, że nie ma jednego stanowiska w Europie odnośnie kryzysu migracyjnego. Jesteśmy podzieleni oczywiście, dlatego że dla niektórych migracja jest darem Bożym, a dla niektórych jest problemem. Jak poinformował w swoim wystąpieniu podczas obrad, podkreślał, że na problem migracji trzeba patrzeć kompleksowo. Stwierdził, że Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej jest narażona na falę migracji ze wschodu i jest otwarta na tych przybyszów. Podkreślił, że 60% wszystkich wiz i pozwoleń na pracę wydanych migrantom na terenie Unii w zeszłym roku wydała Polska. Przypomniał, że na różne fundusze unijne związane z migracją rząd wydał 58 milionów euro. Polskie Radio 24. Parlament Niemiec zebrał się na pierwszym plenarnym posiedzeniu. Poprowadził je poseł FDP Hermann Obt-Solis. Bundestag wybrał przewodniczącego, którym został Wolfgang Schäuble z CDU. Następnym krokiem będzie wybór wiceprzewodniczących. Za kandydaturą Wolfganga Schäuble opowiedziało się 501 posłów. 173 było przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. 75-letni polityk CDU zastąpił na stanowisku szefa Bundestagu Norberta Lammerta, który kierował pracami parlamentu przez ostatnie 12 lat. Jako pierwsza gratulacje nowemu przewodniczącemu złożyła kanclerz Angela Merkel. Nawet frakcja AfD, która głosowała przeciwko niemu, złożyła mu na Twitterze gratulacje. Wolfgang Schäuble w swoim pierwszym przemówieniu zaapelował do posłów o odpowiedzialność i rozsądek, nie wymieniając z nazwy frakcji AfD, ostrzegł m.in., aby nie potęgować obaw i niepewności w społeczeństwie. Wolfgang Schäuble jest doświadczonym niemieckim politykiem, który zasiada w parlamencie nieprzerwanie od 1972 roku. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po zakończeniu pierwszego posiedzenia Bundestagu wręczył Angeli Merkel i wszystkim jej ministrom oficjalne dymisje. Jednak obecny rząd nadal będzie pełnił swoje obowiązki do czasu powstania nowej koalicji. Na Ukrainie doszło do kilku cyberataków. Hakerzy próbowali zakłócić pracę kijowskiego metra i lotniska w Odessie. Ukraińskie media donoszą też o ataku na system informatyczny jednego z ministerstw. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformowały służby prasowe kijowskiej kolei podziemnej, metro kursuje bez zakłóceń. Cyberataki w jak aktorka stara, czy stary aktor czasów starych, to błękitne, Port lotniczy w nadmorskiej Odessie informuje o ataku hakerskim. W związku z tym wystąpiły problemy z odprawą pasażerów. Według telewizji 112 cyberataki dotknęły też ukraiński resort infrastruktury. Z tego powodu nie działać ma strona internetowa ministerstwa. W czerwcu tego roku Ukraina doświadczyła zmasowanego ataku hakerskiego. Wirus o nazwie Pietia zaatakował wówczas systemy informatyczne wielu ukraińskich instytucji, m.in. banków, portów lotniczych, sieci komórkowych, kolei, ale też Ukraińskiej Rady Ministrów. Pietia, ja wiem. Paweł Puszko, Polskie Radio. Pietia, ty. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zapraszam na część drugą dzisiejszego magazynu Północ, południe. Marcin P. po raz drugi stanął dziś przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Założyciel i szef firmy Amber Gold odpowiadał na pytania posłów, które dotyczyły m.in. polityki inwestycyjnej parabanku, kontaktów z politykami i oceny pracy służb. Przy telefonie Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dobry wieczór. Halo, halo, pani redaktor, słyszymy się. Halo, dobry wieczór, tak? Dobry wieczór, pani redaktor. Czy rozmawiamy dzisiaj o kolejnym już drugim przesłuchaniu Marcina P., założyciela i szefa firmy Amber Gold? Które z poruszanych dzisiaj wątków pani wydały się najistotniejsze? No, najważniejsze, to co najbardziej uderza w tych dzisiejszych zeznaniach, to działalność służb w państwie Donalda Tuska i to szeroko pojętych służb. Począwszy od ABW, widzimy, że w 2012 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poruszała się tak, jakby prowadziła jakąś podwójną grę.
bo z jednej strony Marcin to jasno mówi, że otrzymywał ostrzeżenia od ludzi z wewnątrz agencji, otrzymał ostrzeżenia o tym, że no, jest pod lupą ABW. Z drugiej strony widzimy, że działania, które zostają przeprowadzone już później po wyjściu afery na jaw, też są jakieś takie pozorowane. Świadczy o tym także to, co dzisiaj komisja znajduje w dokumentacji, na przykład trzy różne, różniące się od siebie notatki dotyczące tego samego zdarzenia, czy tych samych stenogramów. Mam wrażenie, że no, to wskazuje na to, że sprawa jest daleko dalej posunięta niż nam się wydaje, że stoją za tym znacznie silniejsze osoby czy grupa osób niż można przypuszczać i no to, że były ostrzeżenia, to, że nie podejmowano działań, to oczywiście że zapewniano, że nie będzie komisji śledczej w tej sprawie, ponieważ nie ma na to woli politycznej. No i to wszystko zostawimy ze sobą i przypomnimy sobie, że syn Donalda Tuska też współpracował w spółkach Marcina P. i odpowiadał za sektor lotniczy, a do tego jeszcze dołożymy ten drugi wątek, również szokujący, jak działania prokuratury czy ABW, dotyczący tego wzmocnienia, takiej intencji wzmocnienia finansowego spółki Marcina P., chodzi mi o LT. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że były takie próby przymierzenia OLT do tego, żeby była przewoźnikiem VIP-ów, najważniejszych osób w polskim państwie, żeby woziła posłów, senatorów, prezydenta i innych odpowiedzialnych ludzi. Oprócz tego miała także obsługiwać Komendę Główną Policji. No, to po pierwsze pokazuje to, że rzeczywiście ta próba zławienia lotu no była przeprowadzana bardzo celowo i na różnych poziomach. No bo jak można sobie wyobrazić sytuację, w której mając narodowego przewoźnika, borykającego się zresztą wówczas z problemami finansowymi, wybiera się, rozważa się możliwość przekazania ogromnych, potężnych pieniędzy z budżetu państwa w postaci kontraktów, umów na przeloty VIP-ów. Co by to mogło oznaczać dla OLT, gdyby rzeczywiście do takich kontraktów doszło? Po pierwsze, no, otrzymałaby potężny zastrzyk finansowy. Po drugie, byłaby no, całkowicie uwiarygodniona na rynku międzynarodowym. Prawdopodobnie działania OLT zmierzały do tego, żeby ona się pokazywała jako taki narodowy przewoźnik, taki polski z polskim kapitałem. Prawdopodobnie wszystko to było robione po to, żeby właśnie przejąć lot. Pamiętamy te słowa Donalda Tuska, który mówił, że lot ma problemy, należy go sprywatyzować, wypalona instytucja, państwo nie będzie tego już dłużej wspierać, przynosi